Ojciec Igi Świątek przerwał milczenie. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Jej poglądy są jasne. Iga Świątek coraz częściej pada ofiarą ataku internautów. Po tygodniach milczenia głos zabrał jej ojciec. Tomasz Świątek na łamach zagranicznego portalu rozwiał wszystkie wątpliwości. Majątek Igi Świątek. Ile się dorobiła do tej pory? Ma 22 lata, a na swoim koncie tyle, że głowa mała. Iga Świątek dzięki trzeciemu zwycięstwu w Paryżu na Roland Garros pozostaje liderką rankingu co najmniej do początku lipca. Dzięki temu triumfowi podwoiła swój zarobek na kortach w tym roku. Jaki majątek ma Iga Świątek? Polka na zawodowych kortach zgarnęła już 16 854 913 dolarów, czyli blisko 70 milionów złotych. Tylko w tym roku na jej konto wpłynęło około 2,2 miliona euro, czyli ponad 9 milionów złotych. Dlaczego Iga Świątek nosi ukraińską flagę? Przez ostatni miesiąc Iga przebywała na wakacjach, z których powróciła na Wimbledon, a następnie na turniej w Warszawie, w którym pokonała Uzbeczkę Niginę Abduraimową. Oprócz świetnej gry polskiej mistrzyni, uwagę zwraca jeden element jej strony – mała flaga Ukrainy, która jest symbolem wsparcia dla kraju zaatakowanego przez rosyjskie wojsko. Iga solidaryzuje się z naszymi sąsiadami ze wschodu od dnia wybuchu wojny. Temat jej zaangażowania jest szeroko komentowany przez internautów. Nie wszyscy są zwolennikami postawy reprezentowanej przez Świątek. Ojciec Igi Świątek o aferze z ukraińską flagą. Krytyka i kontrowersje wokół noszenia ukraińskiej flagi podczas meczów, na których Iga reprezentuje Polskę, doczekały się stosownej reakcji ze strony ojca tenisistki. Tomasz Świątek stanowczo zaprzeczył, jakoby przypięta flaga miała stronniczy charakter polityczny. Jej poglądy są jasne, chce zakończenia wojny, wyznał na łamach tenisinfinity.com. Ojciec Igi dodał przy okazji, że jego córka jest wierna swoim poglądom i nie zmienia ich presją otoczenia. Nie można jednak stać obojętnie przy takim temacie jak wojna. Iga ma prawo do swojej opinii. Jest w tym konsekwentna. Krzywda ludzka, o której nie wszyscy, którzy chcą rozmawiać na Ukrainie, powinna być jasna, zakończył wątek wspierania Ukrainy przez Igę. To tylko pokazuje, jak bardzo konsekwentną zawodniczką jest 22-letnia gwiazda.